Cześć, to Conan Farrell, witam wszystkich bardzo serdecznie w świątecznym odcinku specjalnym. Moi drodzy zedmiarze, na samym początku chciałem wam wszystkim życzyć wesołych świąt. Smacznego jajka, mokrego dyngusa, bogatego zająca i przede wszystkim dużo zdrowia. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie, co Supercell przygotował nam na sezon 6. A nowości jest naprawdę sporo, ponieważ do gry zostaną dodane 2 nowe postacie, 10 nowych skinów i oczywiście nowy karnet bojowy. Z okazji świąt oczywiście zostaw łapeczkę w górę, bo ja rozmawiałem z Królikiem Wielkanocnym i mi powiedział, że jak strzelisz łapkę w górę pod tym filmem, to nie dość, że aktualizacja będzie bardzo szybko, no to jeszcze znajdziesz w jajku niespodziance 100 zł. No a jak nie znajdziesz 100 zł w jajku niespodziance, no to jak spotkasz zająca czy tam królika, no to powiedz mu, że ci wisi. Proste. Ja też będę Króliczkiem Wielkanocnym i postanowiłem, że z okazji świąt 4 osoby, które zrobiły zakupy z Conan Farrell i podesłały mi film, wygrywają kod PSC o wartości Megaboxa. Oto i oni. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś świąteczne zakupy z kodem Farrell, no to nagrajcie krótki film i podeślijcie na mój e-mail, a jeżeli twój film się pojawił u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Pamiętajcie, że kod resetuje się co tydzień, a jeżeli chcecie go odnowić, wystarczy, że klikniecie w pierwszy link w opisie i potwierdzicie, że macie zainstalowany Brawl Stars. Oczywiście nie zapomnijcie też odwiedzić sklepu Pixie, do którego link znajdziecie w opisie, a tam znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. Klikajcie! Po tym krótkim wstępie zapraszam do omówienia Brawl Talka. Karnet zadymiarski w sezonie 6 będzie się nazywał Gang Złotej Ręki. Do nowego karnetu został dodany nowy chromatyczny zadymiarz, a dokładnie zadymiara, która nazywa się Belle. Belle jest złoczyńcą, która lubi rabować banki w każdym mieście, do którego trafi. Jest ona strzelcem, której główny atak uderza w przeciwnika i odbija się w tę i z powrotem pomiędzy wrogami. Jej ultimate atak wystrzeliwuje jeden specjalny pocisk, który po trafieniu w cel zadaje dodatkowe obrażenie. Wraz z nowym karnetem zadymiarskim otrzymamy możliwość odblokowania nowego skina do Belle, który nazywa się Belle Gold Hand, czyli Belle Złota Ręka, i będziemy mogli odblokować ten skin, kiedy osiągniemy 70. poziom karnetu zadymiarskiego. Co mogę powiedzieć na temat nowej zadymiary? Jest to bardzo fajna postać, już się nie mogę doczekać, kiedy ją przetestuję, a z pewnością taki odcinek się pojawi. Mechanika strzelania jest podobna jak u Piperki i u Broka, czyli jest to postać na bardzo daleki zasięg, tylko szkoda, że na tym krótkim filmie nie jest dokładnie pokazane, jak wygląda dokładnie jej ultimate attack, bo tam jeszcze w jednym momencie też wstrzelił się Surge i to jest wszystko trochę takie zagmatwane, ale miejmy nadzieję, że dostanę dostęp do wersji deweloperskiej i jak najszybciej sobie nowego chromatycznego zadymiarza przetestujemy. A jej nowy skin jest po prostu przekozacki. Ma na sobie złotą kurtkę, złotego zęba, złotą snajperkę oraz złoty pasek. Wygląda mega kozacko. Teraz umówmy sobie, jakie postacie otrzymają nowe skiny, a pierwszym skinem jest rewolwerowiec Colt. Colt tym razem przybrał postać mrocznego rewolwerowca, który ma szarą brodę, bardzo fajny mroczny kapelusz i białe pistolety. A w skali od 1 do 10 oceniam go na mocną 5. Nie dam więcej, ponieważ Colt już miał bardzo dużo skinów, a wiem, że to jest ikona Brawl Stars, ale oczywiście bez przesady. Czekam też na inne postacie, aby dostały skin. Co wy o tym sądzicie? Jak wam podoba się ten skin? Dajcie znać w komentarzu. Nasz kochany piesek Rafs, inaczej joysticzek, też dostał nowego skina i jest to marszałek Rafs. Rafs tym razem jest przebrany za szeryfa. Ma bardzo fajną czapkę z gwiazdą, przepaskę na oku, kozacką koszulę i tym razem z pistoletów wylatują jego odznaki. Jego ultimate attack też przypomina spadającą z nieba wielką odznakę. No i tutaj, moi drodzy, zaskoczenie, Tara również otrzymała nowy skin, który nazywa się Miss Fortune Tara. Tym razem Tara jest białym kowbojem, która na oku zamiast przepaski ma zwykłą kartę, a jego klamra na pasku jest w kształcie żetonu z kasyna. W skali od 1 do 10 oceniam ten skin na 7, ponieważ Tarę lubię, a do Tary też za dużo skinów nie było, a ten skin jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i teraz, moi drodzy, coś dla fanów Zorro. Pewnie kojarzycie gościa, który nazywa się Diego de la Vega. Jest to gościu, który w nocy przebierał się za Zorro i walczył ze złoczyńcami. Tym razem Amber jest wzorowana na tym superbohaterze i nazywa się Amber de la Vega. Amber de la Vega, żeński odpowiednik słynnego bohatera Zorro, która jest przebrana na fioletowo, z jakimiś niebieskimi akcentami i w ręku trzyma miecz. Niestety nie wiemy, jak będzie wyglądał podstawowy atak, czy kolor ognia będzie się nieco różnił, ale i tak w skali od 1 do 10 za kreatywność daje mocne 10. No i moi drodzy Państwo, Edgar również doczekał się nowego skina. Edgar Szybkie Rączki. Tak ja to przetłumaczyłem z nika angielskiego, ale wygląda naprawdę przekozacko. Edgar ma na plecach tak zwane poncho. W skali od 1 do 10 oceniam ten skin na mocne 8, ponieważ Edgar nie miał jeszcze skina, a ten skin nawet mi się podoba, ale mógłby być troszeczkę lepszy. Omówmy sobie teraz nową Ligę Mocy, która będzie dostępna w 6. sezonie. Po rozegraniu 50 meczy dostaniemy możliwość odblokowania salonowego 8-bita. 8-bitowiec jest tym razem przedstawiony jako stary fortepian, na którym stoi flaszka Barleya oraz kapelusz, chyba Colta. Na sznurku ma przywiązany do siebie rewolwer, żeby przypadkiem ktoś go nie ukradł. W skali od 1 do 10 daje mocne 9. Naprawdę mi się podoba. No i teraz, moi drodzy Państwo, niespodzianka, ponieważ B dostanie aż 2 nowe skiny. Z okazji Golden Week, czyli japońskiego długiego majowego weekendu, w którym mają miejsce 4 święta narodowe i są one dniami wolnymi od pracy, twórcy gry wprowadzają 2 tematyczne skiny do B. Neko Belle oraz Gold Neko Belle, które są wzorowane na figurce siedzącego kota z podniesioną łapą w górę. A taki kotek z taką łapą, którego z pewnością nieraz widzieliście w jakiejś japońskiej restauracji, symbolizuje szczęście oraz pieniądze. Oba skiny generalnie są urocze, za pierwszy daje 9, a za ten złoty skin, złoty wariant daje aż 10. A jak wam się podoba nowy skin do B? Dajcie znać w komentarzu. Sandy również dostanie swój nowy skin, ojeju, lampa albo lampion Sandy. Sandy na głowie ma złoty lampion, który jest charakterystyczny dla Japonii, no i jest ubrany w jakieś białe szaty. Bardzo ciekawy skin, oczywiście Sandy jest zawsze senny, w skali od 1 do 10 mogę mu dać mocne 8. No i kto by się spodziewał, że Surge również dostanie swój nowy skin, DIY Surge, czyli zrób to sam Surge, który wygląda jak sklejony z wielu części kartonowy ludzik. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę mega pomysłowy skin, ale nie sądziłem, że Surge dostanie właśnie taki wygląd. Myślałem, że to będzie coś bardziej zbajerowanego, a la Optimus Prime czy coś takiego, a tutaj taki po prostu zwykły kartonowy ludzik. Daję mu mocne 6. Jeżeli myśleliście, że B ma za mało skinów, no to moi drodzy, posłuchajcie tego. Kolejny skin zostanie dodany do gry i nazywa się Czarny Charakter B. Skin został stworzony przez fana gry Brawl Stars i zajął pierwsze miejsce w programie Supercell Make. Co mogę powiedzieć o nowym skinie do B? Że jest naprawdę bardzo fajny. B, jak dobrze wiemy, jest taka słodziutka pszczółka, a tutaj jest całkiem odwrotnie. O 180 stopni odwróciła się rola i tym razem B jest czarnym charakterem i powiem wam, że daje temu skinowi mocne 10. Po raz kolejny. Skoro rozmawiamy już o Supercell Make, no to moi drodzy, startuje nowa edycja. Jeżeli potraficie tworzyć skiny, no to bierzcie udział w tym konkursie. Bardzo dużo wiadomości jak na tak krótki Brawl Talk, ale moi drodzy, nie zatrzymujemy się. Do gry zostaje dodany nowy tryb, który nazywa się Knockout. Do gry zostanie dograny nowy tryb Knockout, gdzie gramy klasyczne trójki, ale tym razem, kiedy zginiemy, już się nie odrodzimy. Przegrywa drużyna, w której zostaną zlikwidowani wszyscy gracze. Wow, i powiem wam szczerze, moi drodzy, że to naprawdę będzie mega widowisko. Jaram się tym nowym trybem, bo tutaj skill z trybu solo będzie miał naprawdę bardzo duże znaczenie, więc to będzie pole dla popisu dla wszystkich tych, którzy nie grają trójki, a grają zwykłe solo, także pokczam. Skoro omówiliśmy już sobie wszystkie skiny, nowy tryb, nowy karnet oraz nowego zadymiarza, no to przyszedł czas omówić kolejnego zadymiarza, a nowym zadymiarzem będzie Squick. A jego historia powstania jest naprawdę obrzydliwa. Squick jest jednym z członków Star Force generała Rafsa. Jest kosmitą, który wyewoluował ze śliny na psich zabawkach Rafsa. Ble! Co to ma być? Jego podstawowy atak polega na tym, że rzuca eksplodujące zabawki w kierunku wrogów, które przyklejają się do ścian i innych zadymiarzy. Jego super atak to bomba, która rzucana na mapę zajmuje naprawdę dużą przestrzeń, a następnie eksploduje. Więc musisz być szybki, aby uniknąć jego ataku. Squeak zostanie dodany w maju i będzie rzadkości mitycznej. Dodatkowo do gry zostaną dodane nowe animowane piny oraz możliwość przyspieszania i przewijania powtórek. Nowe srebrne i złote skiny dla Spike'a, Nity i Gina. A teraz dobra informacja dla wszystkich osób, którzy lubią tworzyć mapy. Duo Showdown zostanie dodane do MapMakera. Także moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszych informacji. Jeżeli doceniacie moją pracę, strzelajcie opeczki w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodzikiem Farrell. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie też odwiedzić sklepu Pixie, gdzie znajdziecie przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, zadymiarze. Cześć!